Halo, halo, dzień dobry. Proszę Państwa, już od 6 lat prowadzę dla Państwa kanał Szablotuch Polski, mówiący o polskiej szermierce, obcej szermierce, szermierce szablon i też innymi rodzajami broni. Oczywiście chciałem też życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku 2024. Chciałem też podziękować wszystkim za zakupy moich e-booków, za skorzystanie też z oferty mojego skromnego sklepu internetowego. Jeżeli ktoś by z Państwa ewentualnie był zainteresowany zakupem repliki albo nawet szabli antycznej, polskiej lub obcej, lub jakiegoś innego pałasza, czy miecza, czy rapiera, czy szpady, proszę pisać na polski@gmail.com. Dobrze, proszę Państwa, na moim kanale omówiłem już bardzo dużą ilość polskich szabel. Dziś czas na szatelówkę. Proszę Państwa, o co chodzi z szatelówką? Jeden z widzów prosił właśnie o taki film odnośnie szatelówek, odnośnie szatelówki. Proszę Państwa, jeśli chodzi o nazewnictwo polskich szabel w historii, jesteśmy chyba jedynym z narodem na świecie, który stworzył olbrzymią ilość nazw dla szabel. Proszę Państwa, nie wiem, w XVII wieku, proszę Państwa, te nazwy były bardzo różne. Na określenie na przykład szabel polsko-węgierskich, węgierek, często używano też określenia na przykład baturówka, prawda? Jeżeli na przykład szabla miała na głowni głowę króla Stefana Batorego lub jakąś dedykację lub jakiś napis, to zwykle mówiło się na tą szablę baturówka. Później takie głownie baturówek, czyli szabel węgierskich czy polsko-węgierskich, później często lądowały w innych oprawach, na przykład w oprawach typu L albo w oprawach szabli husarskiej, albo i nawet w późniejszych oprawach, ale też często były po prostu dalej popularnie nazywane batorówkami, prawda? Czyli jeżeli na przykład głownia miała jakąś taką inskrypcję związaną ze Stefanem Królem, Stefanem Batorem, bardzo walecznym naszym monarchą, no to często potocznie mówiło się, a to batorówka, prawda? Podobnie było też na przykład z szablami zygmuntówkami, czyli szablami, które były związane z królem Zygmuntem III Wazą, prawda? Tu też często chodziło o względy polityczne, prawda? Jeżeli ktoś był w XVI wieku jakimś na przykład zwolennikiem króla Stefana Batorego, a na przykład, czy Jana Zamoyskiego, a na przykład przeciwnikiem Zygmunta III Wazy, no to często po prostu umieszczał na jakąś dedykację właśnie na swojej szabli i często po szabli można było poznać niemalże jakie kto ma preferencje politycznej. Także, proszę Państwa, w późniejszych czasach, na przykład w XVII wieku, na szablach często husarskich albo na szablach polsko-węgierskich umieszczano na przykład też wizerunek Jana III Sobieskiego albo na przykład właśnie dedykacje związane z Janem III Sobieskim odnośnie bitwy pod Wiedniem albo właśnie chwalące chwałę, chwalące zwycięstwa Jana III Sobieskiego. Takie szable określano mianem Janówek. Z kolei w czasach w XVIII wieku na szablach związanych, na szablach czy pałaszach związanych z kawalerią narodową, brygadami kawalerii narodowej często umieszczano na przykład dedykację związaną z Konstytucją 3 maja. Prawda? Mówiło się, że to jest to szabla konstytucyjna. Już nie będę mówił na przykład o kościuszkówkach, prawda? Czyli szablach związanych z Tadeuszem, generałem Tadeuszem Kościuszką, które miały często bardzo taką właśnie tradycyjną formę kabłąka podwójnie załamanego. Także, proszę Państwa, często właśnie nawet takie szable też były określane mianem kościuszkówek. Proszę Państwa, w późniejszych czasach nie jest inaczej. Nazewnictwo polskich szabel, ta familiarność, jeśli chodzi o nazewnictwo polskich szabel, nie gaśnie. W dalszym ciągu w bardzo różny sposób określa się szable używane przez polskich żołnierzy, na przykład w XIX wieku, czy już na przykład w wieku XX, na przykład na szable rosyjskie, jeżeli na przykład na głowniach szabel rosyjskich, czy na głowicach szabel rosyjskich umieszczone było na przykład litery cara Mikołaja II, mówiło się, że to jest szabla Mikołajówka. Na przykład, jeśli chodziło też o na przykład o broń pruską, prawda, mówiło się, że to jest szabla blicherówka, albo blicher mały, blicher duży, prawda? Dlatego no, to nazewnictwo polskie było bardzo bogate. Już nie będę nawet mówił o szablach austriackich, prawda? Nie wiem, wzór 1904 często, a szabla austriacka, często określana mianem durszlaków austriackich. Zresztą reszta szabel austriackich też często była nazywana durszlakami. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że posiadały właśnie takie duże kosze, prawda? W formie durszlaka, przypominającego, przez które można
ewentualnie po prostu umyć jakieś tam i wysuszyć owoce. Także proszę Państwa, to nazewnictwo polskich szabel było bardzo, bardzo bogate i to nie gaśnie aż do XX wieku. Często po prostu polscy żołnierze poprzez swoją jakąś tam kreatywność, poprzez swoją fantazję ułańską i nieułańską określali familiarnie po prostu te swoje szable. I tak jest, proszę Państwa, też z szatelówką. Szatelówka to francuska szabla, wzór 1822, następca kawaleryjskiej szabli doskonałej z okresów czasów napoleońskich, wzór AN-11. Wzór 1822 to szabla dłuższa od AN-ki, troszeczkę też inaczej wyważona. Proszę Państwa, to jedna z najliczniejszych szabel, wzór 1822, to jedna z najliczniejszych szabel, jeśli chodzi o produkcję też tych szabel na nie tylko rynek polski, ale też ogólnie na rynek niemalże światowy. Szabla francuska, wzór 1822, została skopiowana w wielu, wielu krajach. Między innymi nawet w Stanach Zjednoczonych Amerykanie stworzyli w czasie wojny na przykład domowej wzór 1840. To w zasadzie amerykańska szabla, wzór 1840. To kropka w kropkę kopia francuskiej szabli wzór 1822. Zresztą już nawet kiedyś popełniłem filmik na ten temat. W latach 1919-1920 polski rząd kupił od Francuzów około 20 tysięcy, proszę Państwa, takich szabel. Francuska pomoc, nie tylko zresztą dla kawalerii, związana z wojną o granicę i z wojną z Rosją bolszewicką, proszę Państwa, była olbrzymia. Ponad 57 milionów franków też nam Francuzi, proszę Państwa, skredytowali. I oczywiście też sprzedali ponad 20 tysięcy takich, proszę Państwa, szabel. Szabla wzór 1822, francuska szabla, właśnie wzór 1822, to doskonale zaprojektowana szabla. Przede wszystkim to bardzo długa głownia, 92-centymetrowa. Masa, proszę Państwa, tej szabli to około 1100 gram. Głownia jest też bardzo specyficzna. Prowadzona jest w zasadzie w jedną taką szeroką, w jedno szerokie zbrocze. I tutaj mamy przy grzbiecie tej głowni, mamy tak zwany szlif Montmorency. Tak właśnie tutaj ta bruzdeczka u góry przy samym grzbiecie, biegnąca właśnie tutaj od niemalże zwieńczenia pióra aż na jakąś odległość około 23-24 cm od gardy. Proszę Państwa, często jestem pytany właśnie o ten szlif, o co chodzi dokładnie z tym szlifem. Proszę Państwa, szlif Montmorency miał w zasadzie dwa zadania. No, tak jak każdy rodzaj zbrocza, jak każdy rodzaj szlifu na szabli miał przede wszystkim zmniejszyć masę tej szabli. I dzięki właśnie temu podwójnemu szlifowaniu tej głowni, czyli mamy tutaj na dole mamy takie właśnie szerokie zbrocze, a u góry właśnie mamy ten właśnie szlif Montmorency, udało się uzyskać plus oczywiście kosz, plus rękojeść, udało się uzyskać właśnie tą masę 1100 gram. Proszę Państwa, to dosyć sporo, jeśli chodzi o szablę, ale wbrew pozorom ta szabla jest doskonale wyważona. Balans tej szabli to jest około 12,5 cm od gardy. Proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, zaraz Państwo mogą nawet to zmierzyć. 12,5 cm, no między 12,5 a 13, proszę Państwa, bo widziałem też egzemplarze, które miały właśnie tutaj. No proszę Państwa, mamy właśnie jakieś 12,5 cm. Także proszę Państwa, no jest to między 12,5 a 13 cm. Także proszę Państwa, jest to doskonale wyważona, perfekcyjnie wyważona szabla. Szabla nie męczy ramienia podczas cięć, podczas zamachowych cięć z konia, podczas pchnięć, podczas różnego rodzaju akcji szermierszych. Tą szablą o pokaźnych rozmiarach 92 cm naprawdę można bez najmniejszych problemów fechtować. Także proszę Państwa, szabla bardzo starannie zaprojektowana, szabla bardzo dobrze wyważona. Generalnie wrócę też do tego jeszcze szlifu Montmorency. Proszę Państwa, szlif Montmorency też miał przede wszystkim zwiększyć sztywność tej głowni. Generalnie chodziło o to, żeby podczas pchnięcia ta szabla stosunkowo o takiej, bym powiedział, trochę teowy profil tej szabli, teowej, czyli w kształcie litery T, chociaż de facto to nie jest taki czysto
Te owa głownia jest to bardziej taka głownia w formie klina, proszę Państwa. Także ona ma bardzo tutaj szeroki grzbiet, prawda? Tutaj mamy około 11 cm, 11 mm przy gardzie i to ona się tutaj zbiega do jakichś tam, nie wiem, 1,5 do 2 mm. Także proszę Państwa, ta głownia jest właśnie w bardzo taki charakterystyczny sposób szlifowania. Ten właśnie szeroki grzbiet plus ta właśnie bruzdeczka, szlif Montmorency, ta właśnie ta tutaj drobna bruzdeczka ma właśnie zwiększyć sztywność tej głowni podczas właśnie wykonywania jakichś sztychów, żeby ta głownia nam się, proszę Państwa, nie wyginała, po prostu mówiąc, żeby ten sztych był pewny i żeby ten sztych mocno wchodził w ciało przeciwnika. Także, proszę Państwa, szabla bardzo starannie zaprojektowana. Co można jeszcze powiedzieć? Polacy, proszę Państwa, polscy żołnierze w 1919 czy 20 roku dosyć mocno narzekali na gabaryty tej szabli. Polski żołnierz nie był przyzwyczajony do tak długich szabel i, proszę Państwa, właśnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej mamy przypadki obcinania głowni. Niektórzy szeregowi po prostu obcinali głownię tutaj, skracając to pióro, zmniejszając przez to wagę tej szabli. Owszem, niekiedy wyglądało to karykaturalnie, bo niektórzy ułani, którzy często byli stosunkowo niskimi mężczyznami, bo do kawalerii nie zawsze brano wysokich ludzi, często właśnie posiadając tak długą szablę przy swoim boku, często wyglądali karykaturalnie, ponieważ ta szabla niemalże pod pachą im po prostu była zawieszona. Także często właśnie skracano tą szablę. Poprzez właśnie skrócenie tego pióra szabla traciła też całkowicie balans, była źle wyważona, była wtedy po prostu trwale uszkodzona, ale niestety takie przypadki się zdarzały. I proszę Państwa, w 1927 roku na skutek utyskiwania też na tą szablę polskich żołnierzy, bo na przykład utyskiwano też na zbyt duży kosz. Mówiono, że ten kosz jest tutaj zbyt duży, że on przeszkadza podczas jazdy konnej, że przeszkadza podczas chodzenia, noszenia tej szabli przy boku. Należy po prostu te tutaj dwa kabłonki obciąć, prawda? Były też takie wnioski, żeby te kabłonki obciąć, ale właśnie w 1922 roku, kiedy wszedł regulamin dotyczący szabli, wzór 1921-22, niektóre chwyty związane z musztrą szabli, musztrą taką ceremonialną, czyli na przykład chwyty wyjmowania szabli, czy prezentowania szabli, czy wyjmowania szabli z pochwy, czy niekiedy też na przykład wyjmowanie szabli, która była troczona pod tybinką siodła, było bardzo problematyczne. Proszę Państwa, jeżeli ta szabla była troczona pod tybinką siodła, to często żołnierz, wyjmując ją, łapał po prostu za kabłonki albo nie mógł odpowiednio i mocno chwycić tej szabli. Także kabłonki po prostu lekko przeszkadzały żołnierzom. Dlatego właśnie zdecydowano się ministerstwo w 1927 roku, Ministerstwo Spraw Wojskowych zdecydowało się na wydać taki specjalny rozkaz, specjalne polecenie dla wszystkich żołnierzy, jakby wszystkich polskich kawalerzystów, żeby w zakładach przypułkowych obciąć właśnie te dwa kabłonki boczne, proszę Państwa, czyli ten kabłonk i tutaj ten kabłonk. Jak szabla wtedy mniej więcej wyglądała? Proszę Państwa, była pozbawiona właśnie tych dwóch kabłonków, proszę Państwa. Szabla właśnie wyglądała w taki sposób, że była pozbawiona tych dwóch kabłonków. Wtedy szabla ważyła w początkowej wersji z kabłonkami ważyła około 1100 gram, a po obcięciu kabłonków około 930 gram, czyli była sporo lżejsza, prawda? Tylko że nie zapominajmy o tym, że jeżeli na przykład mieliśmy tą właśnie 92-centymetrową głownię i tutaj odcięliśmy te dwa mosiężne, ciężkie kabłonki, to ten nasz balans szedł w tą stronę, prawda? I mieliśmy początkowo balans około 12 cm, prawda? Świetnie wyważoną szablę, a po odcięciu właśnie tych dwóch kabłonków ten balans szedł aż do 16-18 cm. Przez to szabla była bardzo ciężka. Przez to szabla była po prostu kiepsko wyważona i owszem, niektórzy tam podkreślali, że można wtedy lepiej się jakby z konia można było wykonywać po prostu lepsze, silniejsze cięcia. Proszę Państwa, może i w tym jest troszeczkę racji. De facto, prawda jest jednak taka, że de facto szabla nie była zaprojektowana
do tego sposobu tylko i wyłącznie szermowania, była też zaprojektowana do sztychów i de facto ta szabla traciła doskonałe wyważenie. Także obcięcie tych dwóch kabłąków ze względów szermierczych było totalnie bezsensowne. Generalnie psuło tą doskonale wyważoną, doskonale zbalansowaną szablę. Ale względy właśnie związane z musztrą, z chwytami tej broni podczas różnego rodzaju prezentowania tej szabli. Proszę Państwa, no też przypomnijmy, że regulamin z 1922 roku był napisany pod szablę wzór 1921-22. Każdy wie, jak wygląda szabla wzór 1921-22. Nie posiada właśnie kabłąków, ma bardzo tutaj mało rozbudowaną osłonę, ma tylko jeden kabłąk boczny. Także proszę Państwa, de facto no, to był inny, zupełnie inny rodzaj szabli. Dlatego też, tak jak mówię, niektóre chwyty związane właśnie z taką musztrą paradną w zasadzie były nie do wykonania w nowym regulaminie z roku 1922 roku. Dlatego starano się po prostu właśnie obciąć te kabłąki i dopasować trochę wizualnie i trochę też, jeśli chodzi o takie właśnie, taką właśnie użytkowo związaną z musztrą, poprzez obcięcie właśnie tych dwóch kabłąków, ale psuło to tą doskonałą szablę, jeśli chodzi właśnie o szermierkę, jeśli chodzi o wyważenie tej broni i w zasadzie po każdym cięciu ta szabla no nie wracała nam, tylko po prostu gdzieś tam ciążyła. Także generalnie jeśli chodzi o, bardziej dbano o to, żeby szabla bardziej spisywała się jako tam przy względach formalnych, prawda? Natomiast no, nie zadbano za bardzo o szermierkę i de facto trochę popsuto, moim zdaniem, tą doskonałą szablę francuską. Dobrze, jeszcze kwestia też wyjmowania tej szabli, proszę Państwa, właśnie spod tybinki siodła. Proszę Państwa, rzeczywiście to mogło być trochę problematyczne, jeżeli tą szablę mieliśmy właśnie pod siodłem i trzeba było ją po prostu nagle raptownie wyciągnąć. Można było też rzeczywiście, tutaj rzeczywiście ta ręka też mogła po prostu no, mieć lekkie problemy z wyciągnięciem tej szabli. Rzeczywiście może obcięcie tych kabłąków ułatwiało kwestię wyciągania tej szabli, jeżeli mieliśmy ją właśnie pod siodłem, pod lewym udem, to rzeczywiście może to rzeczywiście ułatwiało tam kwestię wyciągania tej szabli spod siodła, spod tybinki siodła. Natomiast no, kwestia tego, że no, generalnie jeśli chodzi o szermierkę, jeśli chodzi o kwestie związane typowo z kwestią no, jakości tej broni i jakości z tej broni i wykorzystania tej broni ściśle jakby bojowo, to de facto ta szabla była trochę, mówiąc kolokwialnie, zepsuta. Ale dobrze, proszę Państwa, wróćmy jeszcze właśnie do tej szatelówki. Dlaczego szatelówka? Proszę Państwa, no przede wszystkim dlatego, że nazwa wynikała z tego, że tutaj na grzbiecie tej głowni mieliśmy wygrawerowane sygnatury świadczące o wykonaniu tej głowni. Głownie francuskie, właśnie wzór 1822, były wykonane właśnie w Châtellerault. Dlatego właśnie nazwa szatelówka, właśnie to było związane od właśnie tych słynnych manufaktur i dlatego Polacy pieszczotliwie określali tą szablę szatelówką. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze powiem dwie rzeczy na temat występowania tej szabli w dwudziestoleciu międzywojennym, proszę Państwa, bo jest to bardzo też interesujące. Szabla była bardzo popularna w latach 1918-1939, była bardzo popularną szablą w polskiej kawalerii. W zasadzie do 1939 roku szabla była no, jedną z najczęściej występujących szabli przy boku polskich kawalerzystów. Jeszcze w roku 1938 było około 13 tysięcy tych szabel w pułkach polskiej kawalerii, które były w tak zwanej pierwszej linii, czyli jeżeli ktoś by na przykład w 1938 roku Polskę napadł, to wszystkie polskie pułki będące po prostu w pierwszej linii, czyli jakby bijące się zaraz z przeciwnikiem, posiadały na stanie około 13 tysięcy takich szabel. Także proszę Państwa, bardzo, bardzo dużo. W roku 1939 podczas kampanii wrześniowej dokładnie nie wiemy, ile tych szabel użyto, ale skoro w 1938 było ich 13 tysięcy wśród polskich kawalerzystów, tak zwanych kawalerzystów pierwszoliniowych, czyli w pułkach, które miały się od razu bić z przeciwnikiem w pierwszej linii, to pewnie w roku 1939 pewnie w pierwszej linii było tych szabel około 80 tysięcy.
Pewnie tyle, proszę Państwa. Także też mit o tym i mówienie o tym, że w czasie kampanii wrześniowej główną podstawową szablą polskich ułanów, strzelców konnych była Ludwikówka, to proszę Państwa jest to też gruba przesada. Do kampanii wrześniowej, do roku 1939 polski przemysł nie dał rady całkowicie wyposażyć polskich kawalerzystów w tak zwane Ludwikówki, wzór 1934. I tak jak mówię, tych szabel francuskich jeszcze w kampanii wrześniowej było bardzo, bardzo dużo. Między 10 a 13 tysięcy było tych szabel użytych jeszcze w czasie kampanii wrześniowej. Także proszę Państwa, ta oczywiście już w wersji z obciętymi kawłunkami, proszę Państwa, czyli nie były to jakby szable czysto już francuskie, tylko to była właśnie ta polska modyfikacja z obciętymi kabłąkami, prawda? Czyli jak widzicie Państwo często w muzeach polskich typową klasyczną szatelówkę, no to macie Państwo właśnie taką szablę z obciętymi tymi bocznymi kabłąkami. Często też tutaj na gardzie są też wybite różnego rodzaju oznaczenia, na przykład związane z polskimi pułkami, prawda? Sygnatury bicia, na przykład, nie wiem, gdzie po prostu ta służba jakby szabla służyła, w jakim pułku, no to często tutaj też na gardzie są po prostu też wybijane takie sygnały, takie jakby sygnatury. Także proszę Państwa, bardzo ciekawa szabla, ja szatelówki bardzo lubię, świetnie wyważona szabla, którą można szermować z konia, szabla, którą można szermować też pieszo. Niektórzy twierdzą, że zbyt długa. Ja bym powiedział, że 92 cm zapewnia nam dużą przewagę nad przeciwnikiem. Zawsze te 92 cm można gdzieś w czasie szermierki, mówiąc kolokwialnie, wsadzić. Można też doskonale też za pomocą tych 92 cm z konia trafić w przeciwnika. Także proszę Państwa, świetna, jedna z najlepszych szabel, jakie stworzono w XIX wieku. Świetna, wspaniała szabla, szatelówka. A w zasadzie jej polska modyfikacja, czyli szabla bez dwóch tutaj kabłąków, szabla z jednym dużym tarczowym jelcem i w zasadzie tylko z jednym kabłąkiem. Także proszę Państwa, tyle dziś na temat szatelówek mogłem powiedzieć. Kłaniam się i pozdrawiam.